Kochani, witajcie. Nazywam się Rafał. Dzisiaj wam po prostu pokażę, jak odebrać w GTA nowy samochód, który będzie dostępny dopiero 21 marca. Ale można sobie też go odebrać. Jak to zrobić, to wam pokażę. Ja przed odcinkiem sobie go odebrałem. No ale oczywiście dopiero będzie można go sobie odebrać tak oficjalnie 21 marca, tak jak widzicie, tu piszę. Po prostu tutaj będziecie mieli taki komunikat. Odbierz samochód, tam kliknacie. No po prostu będziecie mieli postać. No jak po prostu sobie grać, czy na PS4, czy na inne platformie. Tak jak widzicie, gram na taką różnie. Ale no więc sobie nawalam na PC-cie, tak jak widzicie. Czy samochód jest fajny, czy jest dobry, czy nie, to będziecie się musieli sobie na to pytanie sami odpowiedzieć, bo ja go nie testowałem. Dopiero będę go testować 21 marca. Ciekawe, jeśli się będzie dobry, czy nie będzie dobry, to się okaże. Czy wam pomogą, czy nie, to dajcie znać koniecznie w komentarzach pod tym filmem. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, jeśli taki materiał oczywiście się spodobał. Życzę wam oczywiście miłego weekendu. Dzisiaj piątek, to w końcu można coś porobić. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i was serdecznie widzowie. Pozdrawiam.